Dobry wieczór, Jolanta Pawlak. Witam w programie Ekonomia Raport, w którym dziś porozmawiamy o inflacji, która nieznacznie w listopadzie spadła. Niektórzy wieszczą początek korzystnego trendu spadkowego, ale zanim to się stanie, prawdopodobnie jeszcze w pierwszym kwartale przyszłego roku czeka nas zwyżka. Z ekonomistą porozmawiam o tym, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej na najbliższym posiedzeniu ze stopami procentowymi i czy w naszej gospodarce może utrwalić się trend takiej wyższej inflacji, wyższej od celu inflacyjnego NBP, czyli powyżej 2,5%. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od liczb zaczniemy. Inflacja w Polsce w listopadzie wyniosła 17,4% w ujęciu rocznym. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,7%. Analitycy oczekiwali wzrostu o 18% rok do roku i wzrostu 1,1% miesiąc do miesiąca. Co było, panie Łukaszu, powodem tego spadku? Obniżenie tempa rocznej inflacji ma związek przede wszystkim z taniejącymi surowcami energetycznymi, czyli przede wszystkim taniejącym gazem, węglem i ropą naftową, co spowodowało również na obniżenie cen związanych z transportem, cen paliw, które są ważnym składnikiem kosztów wielu produktów i też kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa. Ponieważ jeśli spojrzymy na inne składowe koszyka inflacyjnego, takie jak żywność, która niestety rośnie rok do roku w tempie ponad 20%, czy w ogóle na inflację bazową, czyli wszystkie te ceny, które nie są związane z energią i z żywnością, która przyspieszyła do 11,4%, no to widzimy, że właśnie przede wszystkim wyhamowanie inflacji ma związek z korzystnymi tendencjami na rynkach energii. To samo sobie oczywiście jest bardzo pozytywną wiadomością, ponieważ do tej pory inflacja była w bardzo dużym stopniu ciągniona właśnie przez drogą energię i ona jest jedną z głównych przyczyn tego, że mamy do czynienia obecnie z tak wysoką inflacją. Natomiast jednocześnie energia ma to do siebie, że jej notowania na rynkach światowych są bardzo zmienne. Czyli teraz mieliśmy bardzo dobry miesiąc, jeśli chodzi o listopad, natomiast nie można wykluczać, że w kolejnych miesiącach nastąpi odwrócenie tych korzystnych tendencji. No póki co na razie na początku grudnia wciąż widzimy, że te notowania utrzymują się na korzystnych poziomach. Powstaje liczyć, że tak pozostanie również w kolejnych tygodniach i miesiącach. Wygląda na to, że ten szok energetyczny, jaki był oczekiwany przez uczestników rynku, do tej pory się nie materializuje, ponieważ jednak udało się skutecznie w Europie obniżyć poziom zużycia energii, a dzięki temu nie występują tak duże niedobory, jak się obawiano, a w konsekwencji ceny są niższe niż jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu. A rzeczywiście inflacja kiedyś spadnie. Kiedy? Trudno prognozować, ponieważ ta dynamika jest cały czas wysoko, ale mówi się, że w pierwszym kwartale przyszłego roku, a w zasadzie w styczniu, inflacja ma znowu pójść w górę i są tacy, którzy prognozują, że od marca to już będzie trwały trend spadkowy. Czy pan się z tym zgadza i co miałoby wpływ mieć na taką sytuację? Czy zgadzam się, opierając się na tym stanie wiedzy, który posiadamy obecnie? Niestety sytuacja jest dynamiczna. Inflacja wielokrotnie nas już zaskakiwała i ten moment szczytowy prognozowany inflacji uprzesowany, ale faktycznie opierając się o ten zasób wiedzy, którym dysponujemy obecnie, to faktycznie możemy spodziewać się szczytu inflacji w pierwszym kwartale przyszłego roku, prawdopodobnie w lutym. Styczeń i luty to będzie czas, kiedy inflacja będzie jeszcze rosła, co ma związek z kilkoma czynnikami związanymi choćby z wzrostem regulowanych cen energii, na przykład cen energii elektrycznej, które mimo, że jest zapewniony pewien stopień ochrony dla konsumentów i małych i średnich przedsiębiorców, jeśli chodzi o maksymalny poziom cen energii, to tak czy inaczej ze względu na zmiany taryf na energię i tak pewien wzrost widoczny w koszyku inflacyjnym również się pojawi. A ponadto w marcu będziemy mieli również do czynienia z efektami wyższej bazy statystycznej, ponieważ jak porównamy sytuację bieżącą z sytuacją z początku bieżącego roku, no to zobaczymy, że od marca ta inflacja faktycznie wzmożona
zaczęła się rozkręcać w tym czasie, więc kiedy mamy już ten punkt odniesienia wyższej inflacji z poprzedniego roku, to wówczas no, trudniej jest, żeby ta dynamika roczna dalej się zwiększała. Łatwiej jest osiągnąć natomiast spadki i opierając się na tych przesłankach można faktycznie przewidywać, że ten szczyt inflacji przypadnie w pierwszym kwartale roku 2023, natomiast przez praktycznie cały rok 2023, choć inflacja nie będzie już rosnąć, to będzie na wysokim dwucyfrowym poziomie, ale przynajmniej będziemy mieli ze sobą ten punkt krytyczny i no, będziemy raczej szli w kierunku wolniejszego tempa wzrostu cen niż do tej pory. No właśnie często pada takie pytanie, czy inflacja przekroczy 20%. Czy to jest takie pytanie, które dzisiaj jest ważne w tym momencie, czy raczej powinniśmy patrzeć na to, ważniejsze jest to, co będzie za rok i dalej? Czy faktycznie to, czy w jednym miesiącu inflacja, wskaźnik roczny inflacji przekroczy 20%, czy też nie, nie ma znaczenia fundamentalnego. Znaczenie ma to, jak bardzo spadkowa będzie ścieżka inflacji w roku 2023. Czy uda się tę inflację obniżyć poniżej 10%, czy będzie utrzymywać się na poziomach dalej wysokich. Średnioroczna inflacja za 2023 rok wyniesie na przykład 16 czy 15%, co byłoby jednak mało optymistyczną wiadomością, więc to jest bardziej kluczowa kwestia. Jaki będzie przebieg ścieżki inflacji przez cały rok, a nie czy w jednym miesiącu przebijemy tą psychologiczną barierę 20% inflacji rok do roku, czy też nie. Tak, a czy my zjedziemy pod koniec przyszłego roku w ten obszar jednocyfrowej inflacji, ale dalej będziemy daleko od celu inflacyjnego, od celu NBP, czyli dalej od tych 2,5%? Od celu inflacyjnego NBP niestety będziemy przez długi okres, jak wynika z najnowszej listopadowej projekcji NBP, ta sytuacja, kiedy zbliżymy się do celu inflacyjnego NBP, wystąpi dopiero w 2025 roku. A więc niestety, ale z wysoką inflacją będziemy musieli żyć jeszcze przez dobrych kilka lat. Natomiast pytanie, czy będzie to wysoka inflacja przejawiająca się w kilkunastoprocentowym tempie wzrostu cen, czy w tempie na przykład 8 czy 7%. To jest fundamentalna różnica, ponieważ jednak no, skala bólu czy też szkód, jakie powoduje w gospodarce inflacja tak wysoka, jak mamy obecnie, jest bez porównania większa niż inflacja odbiegająca od celu o kilka punktów procentowych. A na ile, panie Łukaszu, ta inflacja w naszej gospodarce może się utrwalić znacznie powyżej celu NBP? Takie ryzyko zawsze istnieje i takiemu ryzyku musi przeciwdziałać Rada Polityki Pieniężnej poprzez no, politykę przede wszystkim stóp procentowych, które ustala. Czy przede wszystkim takie zjawisko związane z utrwaleniem się inflacji mogłoby występować, gdyby zaczęły występować w naszej gospodarce efekty drugiej rundy, czyli wzrost płac ciągniony przez wysokie ceny, a następnie ceny stosujące się również do wyższego poziomu kosztów po stronie przedsiębiorstw, jednocześnie powodujące również podwyżki cen, co niestety tworzy układ sprzężeń zwrotnych, które niestety przyczyniają się do tego, że inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie przez dłuższy okres. Niestety powoduje to, że utrzymanie inflacji w ryzach jest bardzo trudne, ponieważ inflacja ma to do siebie, że albo jeśli jest powyższa niż w celu, ma tendencję do tego, że naturalnie rośnie do jeszcze wyższych poziomów, albo też właśnie schodzi do poziomu celu. Bardzo trudno jest utrzymywać stabilną inflację na poziomie na przykład 10 czy 7%. I dlatego też standardem światowym stała się polityka pieniężna bezpośredniego celu inflacyjnego z celem inflacyjnym określonym na poziomie 2 czy 2,5%. Tak więc na pewno bardzo poważnym wyzwaniem Rady Polityki Pieniężnej będzie to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, która będzie skutkowała stabilnym obniżaniem się rocznej dynamiki cen, aż do osiągnięcia właśnie celu inflacyjnego, czyli 2,5% rok do roku. Za nami pierwsze od wielu miesięcy posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej bez podwyżki stóp procentowych. Rynek został zaskoczony, ponieważ oczekiwał tej podwyżki, ale też zakładał, że jej może nie być. Stopa referencyjna zatrzymała się na poziomie 6,75%. Przypomnę, że było od 0,1. Co dalej, co zrobi, co powinna zrobić Rada Polityki Pieniężnej według głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich?
czy uważam, że biorąc pod uwagę skalę ryzyk inflacyjnych, cykl zacieśnienia polityki pieniężnej powinien być jednak kontynuowany. Uważam, że zbyt wolno będziemy obniżać inflację i jest przestrzeń do tego, aby stopy procentowe jeszcze w pewnym zakresie wzrosły. Natomiast sądzę, że Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na podwyższenie stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu. Listopad dawał dobry pretekst za tym, żeby podnieść 100%, ponieważ po pierwsze tego oczekiwał rynek, a po drugie nowa projekcja inflacyjna wskazywała na to, że horyzont, w którym osiągnięty zostanie cel inflacyjny, oddala się i to w istotnej mierze. Natomiast skoro z tej okazji do podwyższenia stóp procentowych nie skorzystano, to nie sądzę, żeby Rada Polityki Pieniężnej nieoczekiwanie zmieniła swoje nastawienie w grudniu, zwłaszcza, że ma w ręce kolejny argument, czyli właśnie to, że bieżąco ta inflacja, czyli ten wstępny odczyt za listopad, obniżyła się, tak, jeśli chodzi o tempo wzrostu cen. Więc tym bardziej nie widzę tutaj argumentów, które przesądzałyby w świetle oceny dotychczasowej członków Rady Polityki Pieniężnej, by kontynuować podwyżki stóp procentowych. Myślę, że w dalszym ciągu jesteśmy w pauzie obecnego cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej, a więc w tym momencie Rada przyjmuje nastawienie wyczekujące i czeka na kolejne sygnały z gospodarki. Ewentualnie w przyszłym roku, w pierwszym czy drugim kwartale, ponownie zastanowi się nad tym, czy będzie chciała dalej podnosić stopy procentowe, czy też już ujawniają się pewne sygnały spowolnienia gospodarczego, wyhamowanie dynamiki cen, które przemawiałyby za tym, by w dalszym ciągu utrzymać stabilny poziom stopy referencyjnej i pozostałych stóp procentowych ustalanych przez RPP. I jest jeszcze jeden być może argument za tym, by nie kontynuować podwyżki stóp procentowych w tym momencie. Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce. Wskaźnik PMI, czyli coś pomiędzy nastrojami w firmach, a tym, co rzeczywiście realnie dzieje się w gospodarce, wyniósł 43,4% punktu. Czyli dane wpisują się w ten scenariusz dalszego hamowania gospodarki. Czy te dane dostarczają wystarczających informacji Radzie Polityki Pieniężnej właśnie o niekontynuowaniu cyklu podwyżek stóp procentowych? Czy to jest faktycznie negatywny sygnał płynący z polskiej gospodarki? Już od wielu miesięcy wskaźnik PMI znajduje się na bardzo niskich poziomach. Natomiast jednocześnie warto zauważyć, że pomimo tak niskich odczytów PMI, wciąż nie widzimy odzwierciedlenia tych wskaźników w dynamice produkcji sprzedanej przemysłu, ponieważ produkcja przemysłowa w dalszym ciągu rośnie w ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu wzrostu cen. Jest to wciąż solidne tempo wzrostu, chociaż faktycznie już za październik widzimy jednak zarysowujące się wyhamowanie w tym względzie. Natomiast jest to na pewno istotny sygnał z gospodarki, świadczący o tym, że następuje wyhamowanie. Jest to też potwierdzane przez choćby słabe wyniki dynamiki sprzedaży detalicznej, czy też hamujące tempo wzrostu PKB. Więc nie ulega wątpliwości, że jesteśmy obecnie w hamującej trajektorii wzrostu. Rada Polityki Pieniężnej to widzi i próbuje też nie pogarszać sytuacji poprzez podwyższanie poziomu stóp procentowych. I to jest trudny dylemat, z którym stoi Rada Polityki Pieniężnej. Czy bardziej kierować się koniecznością czy potrzebą stabilizacji tempa wzrostu gospodarczego, czy stabilizacji cen? Ale jednak pamiętajmy też o tym, że zgodnie z mandatem, jakim dysponuje Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej, tutaj głównym celem polityki pieniężnej, który powinien być realizowany, jest zapewnienie stabilności cen, a inne instrumenty polityki gospodarczej państwa, czyli na przykład polityka fiskalna, realizowana już nie przez Narodowy Bank Polski, tylko przez polski rząd, przez Ministerstwo Finansów, powinna przejmować się czy stymulować ten wzrost. Natomiast NBP powinien być nastawiony głównie na zapewnienie stabilności cen, które w długim okresie jest podstawowym warunkiem tego, aby nasza gospodarka mogła się w sposób harmonijny i stabilny rozwijać. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu również bardzo dziękuję. Dobranoc. Do zobaczenia.